Dzisiaj podnosimy poprzeczkę. Spaghetti z wołowiną i oliwkami. Dzisiaj celowo nie będę podawał składników na ekranie. Włączcie sobie napis. Nie powinno być trudno. No tak, zacznijmy od najfajniejszej części, czyli krojenia cebuli. Zajęło mi to niecałe 2 minuty. Nie dłużej bym się pobawił, ale jakby to powiedzieć w ramach olejków erotycznych, to znaczy eterycznych z cebuli bądź z żalu nad nią przestałem prawie widzieć ze szczęścia. Do miseczki poza cebulą wrócił wyciśnięty czosnek. 2 średnie ząbki. Więc żeby całokształt miał aromat. No teraz tak, kilka słów o zawartości kubełka z sosem. Pomidory, 2 ząbki czosnku, takie solidne. Do tego sól, pieprz, pieprz cayenne oraz ostra papryka. No i szczyptą, uwaga, kminu. Mamy. W tym momencie zacząłem kulturalnie łzać. No ale taki urok cebuli. No, mamy tutaj cebulkę w miseczce. Teraz nastąpi reszta. Tak, to jest cały czas to samo. Ta sama miseczka, ta sama zawartość. Mięso mielone wołowe. Było mrożone, stąd to krojenie. Bo jeszcze nie do końca się rozmroziło, ale już można było sporcjować. Pozwoliłem sobie w woli optymizmu odpuścić fragment na temat gotowania makaronu, ale jestem trochę poradzi nawet idiot. Szczególnie, że na opakowaniu napisali ile gotować. Tak, odrobinę soli. Zauważyliście, staram się usilnie nie lokować żadnego produktu. Czasem żadnej marki, bo produkty to są. No ale. No. To się nada. Pieprzyk. Z pieprzu ani rusz. Tak się okazuje, że łyżeczka pieprzu cayenne i ostrej papryki wcale, to znaczy wcale nie jest taka ostra, jakby człowiek chciał albo się spodziewał. Teraz zaczynam przygotować patelnię. W zasadzie to podłączyć. Odrobina oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. W sam raz do tego co? Do dzisiejszego spaghetti. Wrzucamy mięsko z cebulką i odrobinę sosu.
Podsmażymy, posmażamy do momentu, aż mięsko stanie się jadalne, czyli dosyć szybko, jakby nie patrzył. Jak już to podsmażymy, dodamy resztę sosu i mieszamy, aż to zgęstnie. To może chwilę potrwać. Nie licząc przygotowania produktów, zrobienie tego dania zajęło mi, uwaga, 30 minut. Łącznie z gotowaniem makaronu. Końcówkę zobaczcie sami. A, co najważniejsze. Jest to spaghetti robione od podstaw. Żadnych dodatków pod tytułem kostka rosołowa, żadne sosy różnych dziwnych firm, nic. Czyste pomidory, czyste warzywa, żadnych dziwnych. Muszę przyznać, że byłem zaskoczony, kiedy spróbowałem całości zagryzając oliwką. Bardzo fajnie pasuje jako taka kontra do całości, bo wraz z cebulką, która jest po podsmażeniu słodkawa, wołowinką, która też ani ostra, ani słona nie jest, to słonowa oliwka była po prostu mniem. Tutaj mieszanie aż przez blisko kwadrans, jeśli nie więcej. Nagrywania trwał 17 minut, ale dla sosu zrobiłem przerwę, no bo przecież nie będę przez 15 czy 20 minut nagrywał samego bulgotania na patelni. Niestety wadą tego dania jest to, że strasznie chlapie, co będzie widać po lewej i po prawej stronie w dalszej części filmu. Natomiast no, smak jest warty tego. Jeśli chodzi o instrukcję, to byłoby wszystko. Dalej jest już tylko mieszanie i przelewanie na wcześniej przygotowany talerzyk. Tak jak powiem, danie proste, w 30 minut do zrobienia. Zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy spędzają w kuchni po 4-5 godzin. Można, ale to po co? A, mała wskazówka. Mięsko z cebulą i czosnkiem można zrobić dzień wcześniej i wstawić do lodówki. Żeby się przygryzło, to trzeba dobrze wymieszać, doprawić już po swojemu. Efekt będzie troszkę inny. To jest, jakby to powiedzieć, to jest spaghetti traktuję jako do niej, czy jako punkt wyjścia, a nie jako cel. Tutaj każdy może przyprawić po swojemu, zrobić coś tak jak on chce, a nie tak jak napisali w książce. Właśnie tragedia, że wszyscy robią dokładnie tak, jak jest zapisane, czyli są odtwórczy. Ja wolę zrobić po swojemu i efekt jest bardzo fajny. No właśnie tutaj właśnie wiecie, się pojawiały kropki po lewej stronie, tylko po prawej stronie.